15 lat obchodziły w minioną środę warsztaty terapii zajęciowej w Chrzanowie. Pracownik pomocy społecznej, podobnie jak lekarz czy ksiądz, powinien mieć powołanie, zwłaszcza gdy pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Tego zdania jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia Brata Alberta. Wspomniał o tym podczas uroczystego jubileuszu warsztatów terapii zajęciowej w Chrzanowie, które w środę 30 czerwca świętowały 15-lecie swojej działalności. Wielokrotnie się przekonuje, że sam tytuł magistra, na przykład pedagogiki czy psychologii, no nic nie oznacza, to jest dopiero pierwszy krok. Tak jak jest powołanie nauczyciela, jak jest powołanie duchownego czy lekarza, tak też jest powołanie urzędnika, zwłaszcza tego, który zajmuje się opieką społeczną. Bo tutaj ludzie, jeżeli nie czują, jak to młodzież mówi, bluesa, no to nie mają szans. Te opinie podziela Anna Dorak, która od 2 lat pracuje w chrzanowskiej placówce. Jako psycholog wie doskonale, że do tej pracy trzeba mieć specjalne predyspozycje. Myślę, że oprócz koniecznego wykształcenia kierunkowego w tej dziedzinie, które daje nam możliwość wejścia tak jakby w świat podopiecznego, konieczne jest także poczucie empatii, tego, co ta osoba może myśleć, bo są to osoby z najróżniejszymi schorzeniami, jak również ze schorzeniami sprzężonymi. Nie tylko podopieczni są niepełnosprawni umysłowo, ale również ruchowo. Konieczna jest pewna doza wrażliwości, jak również cierpliwości, wyrozumiałości do ich dysfunkcji, do ich czasami zachowań takich, które odbiegają w dużym stopniu od tego, co prezentuje akceptowalne zachowanie społeczne. Najważniejsze jednak, by nie traktować osób niepełnosprawnych z litością. One tego wcale nie oczekują. Powinno się te osoby traktować jak zupełnie osoby zdrowe i one wiem, że w dużej mierze również takiego traktowania ich oczekują. Gdy przed 15 laty w Chrzanowie powstawały warsztaty terapii zajęciowej, były pierwszą tego typu placówką w okolicy. I Chrzanów promieniował tutaj na różne inne ośrodki i dzięki temu przez pączkowanie powstały najpierw warsztaty terapii zajęciowej w Libiążu, później w Trzebini, później Chełmek. Z kolei Chełmek założył ośrodki w Przeciszowie, w Jawiszowicach, Brzeszczach, w samym Oświęcimiu. Wcześniej w budynku przy Sokoła 8, przekazanym Fundacji Brata Alberta przez parafię świętego Mikołaja, działał dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W roku 90 powstaje dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, który w dalszej kolejności w 95 roku zostaje przekształcony warsztat terapii zajęciowej i w tym kształcie trwa do dzisiaj dzięki również życzliwości parafii świętego Mikołaja, ponieważ budynki, które tutaj Państwo widzą, czyli w tle, są własnością parafii świętego Mikołaja i kolejni proboszczowie. W tej chwili ksiądz proboszcz Roman Sławeński, dzięki jego życzliwości mamy możliwość działania i funkcjonowania i zapewnienia osobom niepełnosprawnym zarówno rehabilitacji społecznej, jak i zawodowej. Dziś w chrzanowskich warsztatach terapii znajduje opiekę około 30 niepełnosprawnych. Osoby te rozwijają swoje umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, uczą się zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii, a nawet rozwijają swoje umiejętności zawodowe. Prężnie działająca placówka zawdzięcza swoje istnienie dobrej współpracy między samorządem, władzami kościelnymi i osobami oraz organizacjami zaangażowanymi w pomoc społeczną. Jest bardzo dobra współpraca między takimi 3 podmiotami. To jest oczywiście fundacja, władze kościelne, bo tutaj teren jest udostępniany przez władze kościelne, ale także między samorządami i to różnymi samorządami. Nie tylko powiat, ale przecież burmistrzowie poszczególnych miastów są zaangażowani w tą działalność. Obchody jubileuszu 15-lecia stały się okazją do wręczenia medali wdzięczności Zarządu Krajowego Fundacji za serce i miłość. Otrzymały je władze samorządu powiatu chrzanowskiego, władze samorządu gminnego Chrzanowa, Zbigniew Kozów, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Dorota Ignacyk, główny specjalista do spraw rehabilitacji społecznej PCPR w Chrzanowie, Jan Smułka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Edward Molenda, dyrektor odkrytej pływalni Cebańska Fala. To dzięki pomocy tych ludzi i instytucji chrzanowska placówka rozwija swą działalność. Tu ludzie przychodzą, mogą oglądać pracę, są kiermasze, czy pod kościołem, czy w innych miejscach, czy mamy tutaj słynny już na całą Polskę meeting pływacki. Jedyna tego typu impreza w Polsce, która ściąga ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, więc to jest na basenie miejskim. W Domu Kultury się odbywają różne przedstawienia, więc to powoduje, że przełamuje się tą niechęć. A to jest jeden z celów fundacji, żeby niepełnosprawny nie był gdzieś odizolowany za wysokim murem, tylko był obywatelem miasta czy powiatu i mógł korzystać z różnych rzeczy.
Nie wszędzie warsztaty terapii zajęciowej mają się tak dobrze. Były placówki, które nie zdołały się uporać czy to z problemami finansowymi, czy wszechobecną biurokracją. Niekiedy pojawiał się także trzeci problem – nieufność ludzka. Początkowo to ludzie mówili, a co to będzie, a może to jacyś wariaci, a wariat to się kojarzy z kimś, co biega z siekierą, albo taka nietolerancja jest też wobec ludzi chorych na AIDS. Natomiast tutaj, w tych rejonach, w których my mamy placówki, jeżeli było jakieś takie taka niechęć, to tylko na początku. Później normalnie się układa. W Polsce takim organizacjom jak Fundacja imienia Brata Alberta nie sprzyja też ciągła zmiana przepisów. To powoduje brak poczucia stabilności. Nieraz jak powstanie, przepraszam, że to powiem, głupia ustawa, no to jest koszmar. I kiedy mamy kontakty z organizacjami tego typu, z Niemiec, z Francji, to oni mówią, że oni robią plany na 5, a nawet na 20 lat. Ja się wtedy uśmiecham, bo my żyjemy z roku na rok. Ale wszelkim problemom, co widać po chrzanowskiej placówce, warto stawiać czoła. Nagrodą jest uśmiech i radość osób niepełnosprawnych. Taką, jaką można było dostrzec podczas obchodów 15-lecia.